Rok 2018 zakończył się częściowym rozładowaniem napiętej sytuacji na linii Szkolna-Boboli. Po nocnej eskapadzie pod dom Meksyka dzielnicowy zainteresował się groźbami, które zostały wypowiedziane w stosunku do Meksyka, a raczej do jego mamy, która była na zewnątrz, więc major i Krzysiek nieco spasowali. Meksyk udał się pod komisariat Trójkę, ale finalnie nie przełamał się, by zeznawać przeciwko Kononowi i majorowi. Krótko po tym Krzysiek i Meksyk wpadli na siebie na ulicy i zaczęli się awanturować między sobą, po czym doszli do jakiegoś wstępnego porozumienia. Po tym Meksyk próbował polepszyć relacje, przynosząc opłatek na Szkolną, ale gest został potraktowany z dużym dystansem. Dwa dni po Wigilii Konon poszedł złożyć donos na Meksyka na komisariacie trzecim, tłumacząc, że skoro Meksyk tu był, to na pewno złożył coś na niego, no więc sami rozumiecie, sami widzicie, on nie może pozostać w takiej sytuacji bierny. Mieszkaniec Boboli przyjmuje to z totalnym luzem i zaczyna kręcić serię, w której opowiada, iż musi uciekać za granicę, bo donos Kononowicza będzie tak potężny, że już nie ma czego w Polsce szukać. Prezydent uznaje to za swój osobisty triumf. Początek roku 2019 odznacza się dużą dozą moderacji kanału Majora. Nie wiem, czy to Sławek, czy ktoś inny, ale na pewno ktoś miał tam tymczasowy dostęp. Na kanale Suchego pojawiają się przeróbki muzyczne z Jorem, szoty i najlepsze akcje z lightów. Czy też na przykład jakieś uniwersowe filmy archiwalne, które były na starych kanałach, które spadły. Zapraszam do pierwszego odcinka serialu Uniwersum sezon 2019. Północ. Pierwsze minuty roku 2019. Konon i Major świętują z widzami. Świecie wysyłam po prostu Bóg zapłać i szczęść Boże dla nich i po prostu jesteście ogółem wspaniałymi ludźmi. Po wszystkim przejechali się widzowskim samochodem i spożyli cudną pizzę czynną w Sylwestra. 2 stycznia okazuje się, że jeden z widzów, który świętował Sylwestra na Szkolnej, podprowadził majorowi czapkę Adidasa. I podziękować dla tych, którzy tutaj byli, że po prostu zawinęli czapkę Adidasa. No, komu się spodobała, to bądź sobie szczęśliwy. I chcę powiedzieć, że już tutaj, jak ja będę, tu nikt nie będzie po prostu przychodził. Przepraszam bardzo. I podziękuj za ścianę. O, i za ścianę, za ten rysuneczek. Że kutek był narysowany. A ty zamknij ty to mord! Puszczasz wszystkich! A! Bo ja rozchodzę w piecu! Następnie major oświadcza, że wygrał w konkursie YouTube i przeznacza wszystko na wielką orkiestrę. Przy okazji promuje zespół. YouTube'a niby z Warszawy, że wygrałem po prostu komputer ze złotą klawiaturą i po prostu i przeznaczam ten komputer i wszystko, bo dla owsiaka, jak to się mówi, na licytację, bo po prostu niedługo będzie po prostu koncert, wszystko i po prostu chcę. I chciałem jeszcze właśnie powiedzieć, pozdrowić ogółem Major SPZ. Proszę po prostu słuchać tego kanału. Weź zapal jeszcze jedno światło. Trzeci stycznia. Konon wzrusza się na list od dalekiej kuzynki, a major się denerwuje, że on jej dom przepisze,
a ona go z tego domu wymelduje. Po mojej interwencji u samego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej i przeczytaniu wszystkich akt o pana rodziny oraz rodzinie Piłsudskich okazuje się, że jest możliwość, aby posługiwał się pan nazwiskiem swojego pradziadka, czyli Piłsudski. Można też używać podwójnego nazwiska Kononowicz i Piłsudski. Zgadza się. Zgadza się. Wypełnione wnioski i dokumenty wysłałem do prezydenta Dudy. Do zatwierdzenia podpisu. Za dwa tygodnie wyślę panu wszystkie dane, które udowadniają, że jest pan spokrewniony z Józefem Piłsudskim. List został opatrzony w specjalną interpretację IPN-u, która zezwala Warmianinowi na posługiwanie się nazwiskiem Piłsudski. I dalej następuje coś dziwnego. Nie wiem, czy to fake, czy to prawda, ale ta osoba pisze, że założyła konto, na które zbiera pieniądze na wydanie historii, biografii Kononowicza, która jest w 30% ukończona i że widzowie ochoczo wpłacają pieniądze. To chyba fake, bo przecież byśmy wszyscy wiedzieli, że powstaje jakaś oficjalna biografia, prawda? Tak czy inaczej, ja żadnych śladów po tym w internecie nie znalazłem. Swoją drogą jest to kontynuacja akcji z daleką krewną, która już w 2018 roku pisała list, podając się, że również pochodzi z rodu Piłsudskich i proponowała właśnie wydanie biografii prezydenckiej. Konon wtedy był jak najbardziej za, no ale wiadomo, pewnie tam nic nie odpisał. Pieniążki zostały przesłane przeze mnie do domu opieki w miejscowości takie, takie, albo do pana, żeby pan zdecydował szczytny cel. Zostaną przeznaczone. Później następuje kłótnia o przejęzyczenie, podczas której dowiadujemy się, że Konon wyłapał plaskacza od jednego z sąsiadów. Serepowska. Serepska. Serepska. No a co, już kurwa ściągasz? Wieprzu jeden? Już? Dobrze, twoja rodzina cię zabierze i weźmiesz, no ja tu na pewno nie zostanę. Dzwoniono do mnie, jak ja na kiblu siedziałem. Wieprz? Major? Nie, wieprz? No. Proszę, daj kamerę, zaraz ją kurwa rozpierdę. Ty się nie nadajesz do niczego. Nadawania, kurwa, sprzedawania ludzi, nadajesz się. Tak do mnie zadzwoniono. No, sąsiad cię uderzył z liścia, ty miałeś na komendę iść i co? Ha? Jestem zdech. O, już zaczyna, widzicie? Chyba 4 stycznia na kanale Majora pojawił się zbiór shotów z sylwestrowego lajta. Mnie fascynuje w tym kilka rzeczy. Co to za pies tam jest? Skąd wziął się człowiek o aparycji niemieckiego w ciuchach Straży Granicznej? I dlaczego Konon nasyła jakichś widzów pod dom Meksyka? Przyjechać tam! Z drugiej strony tam jest sklep, pisze Zodiak i od dupy Zodiaku. Od tyłu Zodiaku. I krzyknij do mnie! Meksyko! 5 stycznia. Poranek. Meksyk pokazuje, że kupił srebrne łańcuchy. Również komentuje tego sylwestrowego lajta. Oglądałem tego live'a wczoraj troszeczkę, nie? A i dowiedziałem się, tylko nie wiem, na ile to był fake, na ile to była prawda, że ponoć no, wielcy trzej panowie przyjechali do mnie znowu pod płot. No dobrze, że nie wzięli megafonów dwóch. Te namawianie pana Krzysztofa do tego, żeby do mnie jechał, żeby tam nie wiem co tam robił, no, żeby zgrywał twardziela, no to te namawianie, no słuchajcie, to jest słabe, naprawdę, no. Albo ktoś do niego zadzwonił i powiedział mu, że to się odbywało wczoraj i troszkę streścił, albo sam oglądał bez zwrócenia uwagi, iż podpis pod filmem wyraźnie wskazywał na to, że nagranie jest Sylwestra.
ale biorąc pod uwagę to, w jaki sposób referuje sytuację, wskazywałoby na to, że ktoś mu po prostu przekazał informację w sposób nierzetelny. Konkretnie mówi, że słyszał, iż podczas transmisji Conan znów został namówiony na pojechanie pod posesję na Boboli, komentuje jadąc po nowych redaktorach i robiąc odezwę do Conana, że go walą na kasę, skoro lajty są na innym kanale niż jego kanał. Prawdopodobnie ta wypowiedź mogła zadziałać jak bomba z opóźnieniem, ale nie wyprzedzajmy faktów. Przy okazji oznajmia nam, że Major jest w bombasie. Conan i Fiodor jadą do Choroszczy w poszukiwaniu Majora. Finalnie trafiają na Meksyka pod Zodiakiem i dochodzi do wielkiego pojednania. Zostaje zapowiedziany rajd na godzinę 16, czyli dokładnie wtedy, gdy Conan był umówiony na spotkanie z wysłańcami sztabu. Żeby jednego szanował, czcił i kochał. Dlatego? Tak jak, zgoda. Tak jak Bóg nakazał. Bo się mi rozwiniesz tutaj zaraz. Zgoda. Dlatego przepraszam cię za twoją rodzinę. Przepraszam osobiście. Osobiście przepraszam. Krzysiek, teraz ty. Ja ciebie też przepraszam za twoją mamę. I wiesz co? Masz pójść wieździe ze mną? Co mam zrobić? Wieździe pójść? Nie wiem. Na krótszego taty. Muszę go znaleźć. No i co, Meksyk? Jak najwięcej. No i co, Meksyk? Troszeczkę zmieniłeś ono zdanie. No oczywiście, że tak. No pewnie, że w błędzie tak. Byłeś i nie słuchaj. Oczywiście, że niektórych. Tak zmieniłem, bo to ludzie prowokują. Light był dość standardowy. Oczywiście leciały donaty z głosem Meksyka opowiadające, że cała rodzina Kononowiczów, prawda, tutaj z panią Leonardą siada, a Krzysiek się wściekał i kazał Meksykowi ponawiać przeprosiny. Z istotnych rzeczy warto też odnotować, że Major wrócił z bombasu i położył się spać na wersalce. Poświęcono mu całą jedną kamerę, a sam Conan kilka razy go tam głaskał, szturchał, etc. Lu, 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 lu. Mój kochany, mój przymilutki, śpi, śpi, ach śpi, bo wrócił z bombasku, śpi, śpi, śpi. Filipek, panie Krzysztofie Kononowiczu, bezrobotny, czy może pan pozdrowić mi Filipa by 2 złote i 68 groszy? Filipa pozdrawiam. Iza Krawczyńska, Kononowicz, czy spasiony cymbala nie widzisz, jaki on jest blady, przecież widać, że coś jest z nim, jest nie tak, lepiej dzwoń po karetkę, bo zaraz pójdziesz szyć za nieudzielenie pierwszej. O, jak oddycha. Wielki faradczy prezydent mógłby pozdrowić wszystkich uczniów. No i zwieńczeniem wszystkiego jest epicka kłótnia o kebaba. Pizza przyjechała, ale trzeba zapłacić. 37,40. Ja też nie mam. Marcin, panie Krzysztofie, bardzo się cieszę z dzisiejszego porozumienia i zgody z Jarkiem. Dajecie dobry przykład piękne chrześcijańskie. Ja ostatni pieniądze mam oddać? Pozdrawiam 9 zł i 40 groszy. Co ramionkami ruszasz? A kurde, no co, co? 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 No co? No co? No. To niech jedzie. Ja odmawię. Grazienka. Widzowie Lubaczów, panie Krzysztofie, proszę przeprosić redaktora i zmienić zasmarkany sweter Boży. Bierzesz, co ty bierzesz, pan? Pozdrawiamy z Lubaczowa pod podcastem 1,60 zł. Kurwa, jak ja tobie zamawiałam, to co? Kurwa, ty. Ostatni raz, więcej nie będę przyjeżdżać.
Nie przyjedę. Więcej nie będziemy przyjeżdżać. Nie będzie piłaszka. No dobra. Domu, kurwa, wszystko by żar. Pizzę żarby, tą kebab żarby. Suski ogółem to czas na spanie. 6 stycznia, 3 w nocy. Majora naszedł głód i nostalgia, więc pysznie spożywając zaczyna opowiadać co nieco o swoim dzieciństwie. To miałem komunię na Rochach, w kościele. No, to bardzo stary ten kościół jest. Tam na dole na religię chodziłem, jak mieszkałem na angielskiej. Ale co zrobisz? To było dziecięce po prostu. Tam komunię miałem, pamiętam, kiedyś rower składak dostałem. A tam właśnie, to wcześniej mówiłem, to wujek z Łomży. To jestem jego krzyśniakiem i ja go pozdrawiam serdecznie. Ale co, Krzysztof zawsze narobi jakąś komedię. Nie wiadomo, jakieś coś wymyśla nie tak. Poranek. Major wyznaje nam, że miał się nie urodzić. A mama mi powiedziała, ja miałem się nie urodzić. Ja miałem się urodzić martwy. O, Jezus Chrystus chyba chciał, żeby pokazał się na tym świecie. Meksyk natomiast oświadcza, że było fajnie tam na lejcie z chłopakami, ale więcej za darmo nie będzie robić z nimi rajtów i jeszcze raz przeprasza redaktorów. No było dobrze, no. Było dobrze, no. Może będziemy współpracować, no to już też zależy od pana Kai, od chłopaków, to będziemy może współpracować, ale wtedy, no niestety, już drugi raz, no za darmo tego robić nie będę. Nie będę robić, mam swoją markę i już mniejszą niż pan Kai, ale mam i darmo tego robić nie będę, także... Od razu chłopaki, jak oglądacie, to was uprzedzam, że już następnym razem, jeżeli będziemy robić live'a, jeżeli się umówimy, to nie będę robił tego za darmo. Hej, jeszcze jak Major dojdzie, to już w ogóle będzie. A jeszcze i Mario najlepiej. Nie wiem, co jest z Mario, słuchajcie, ponoć, kurde. Ponoć 2 razy wylądował w szpitalu. Ja nie wiem, czy on w ogóle żyje jeszcze. Major również przeprasza, ale Pawła z Warszawy za udostępnienie jego numeru i podsuwa mu złotą radę. Jak powinien sobie z tym poradzić? Po prostu ten numer do ciebie, ja po prostu pomyliłem się i Krzysiek po prostu, on popatrzył i powiedziałem, ale ogółem ciebie serdecznie, gorąco cię przepraszam, że po prostu to była pomyłka, a po prostu teraz widzowie wydzwaniają do ciebie, bardzo dużo telefonów, a ty ogółem wkurzyłeś się i po prostu teraz masz do mnie pretensje. Będzie jakiś widz dzwonił, a ty powiesz, że po prostu ty jesteś Paweł, a nie ktoś inny. Jakiś, po prostu jakiś inna osoba. Albo Grzesiek. Ty już nie wtrącaj się. Ty nie wtrącaj się, Grzesiek, ty Grzesiek. Ty zawsze komedy narobisz. Ty to taki człowiek jesteś, ty kurwa wszystkich przekręcasz nie wiadomo co. Zamknij tą dupę kurwa wreszcie. I przepraszam, widzicie, on już znów przekręca, że jakiś Grzesiek. W dniach 7-10 stycznia wysłannicy sztabu nie zostają wpuszczeni do Belwederu, mimo iż Warmianin był w środku. Następuje definitywny koniec współpracy. A również 7 stycznia Krzysztof zapowiada pierwsze spotkanie wyborcze. Organizatorzy chcieli zrobić takie zwykłe spotkanie w Korszach, a to Krzysiek nazwał je wyborczym. Weekend. Weekend. Nie będzie w domu. Nas nie będzie w domu. Wyjeżdżamy do Korsz. Chcemy zrobić sobie taką przyjazdkę. Z takiej odwiedziny Korszy. Pierwsze spotkanie z młodzieżą, z ludźmi starszymi, dorosłymi i tak dalej. I szanowne państwo... Wyborcze. Pierwsze spotkanie wyborcze. I zacznę od Korsz, później będę dalej jeździć i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. O. Największym błędem było oznajmienie, kiedy nie będzie ich w domu, gdyż ta informacja już niebawem
zostanie skrzętnie wykorzystana. Następnie był Light z Majorem, gdzie odpowiadał na pytania o swojej przeszłości, ale przez to, że sam musiał czytać Top Chat, no wiemy jak Major czyta i jeszcze w dodatku jak Top Chat szybko leci, więc można sobie wyobrazić. No generalnie materiał nie był zbyt interesujący. 8 stycznia Meksyk pokazuje swoją chustę na dowód, że był w wojsku. Siemano, siemano, Meksykanie z tej strony. Myśleliście, że umarłem może albo coś? Nie, żyję, jestem, trzymam się dobrze, słuchajcie. Ale to nie odchodzi, ja wczoraj zrobiłem jeden materiał, tylko że mi poszedł już po tym, nie miałem czasu na powtórkę jego, bo ja zazwyczaj, słuchajcie, materiałów nie powtarzam. Nie powtarzam. Kurwa, dajcie mi spokój, jak nagrywam, do chuja, no! To jest moja chusta, przeze mnie malowana. Jak widać, są z pomponami. Pompony też sam robiłem, słuchajcie, nie? 9 stycznia. Meksyk dostał wezwanie na komisariat bez wskazania w jakim charakterze i z jakiego artykułu. Jak później się okazało, doprowadzili go, by zeznawał na Konona, bo wcześniej sam z siebie nie chciał na niego zeznawać. Była u mnie wczoraj policja po cywilnemu. Słuchajcie, była policja po cywilnemu, naprawdę. I dostałem wezwanie na komisariat. I musiałem iść. Już tutaj to akurat musiałem, nawet je mam przy sobie. Zimno trochę. Nie chciałem zeznawać, to mnie zmusili. Zmusili mnie, musiałem zeznawać na pana K. Właśnie w sprawie naruszenia mojej osoby, no dosłownie, nie? Tam jeszcze, nie wiem, ktoś jeszcze musiał wezwać, złożyć na niego to zawiadomienie, żeby mnie akurat ściągnęli do tego. Także, no tak wyszło, byłem dzisiaj, wracam właśnie przed chwilą. Przyszedłem na policję i on 5 minut po mnie był też na posterunku, także go widziałem, wyobraźcie sobie. Oczywiście przyszedł z donosem, nie wiem na kogo, mieli taką brechę z niego, że naprawdę, no, policjanci to się tylko uśmiechali po prostu, no. Oni chyba już jego mają dosyć, no. 10 stycznia. Afera komputerowcowa. I właśnie chciałem powiedzieć, że mój komputerowiec zabiera moje filmy i wrzuca na swój kanał. Takiego czegoś nie powinno być. 11 stycznia. Meksyk robi wycieczkę do Warszawy i wraca. Na przełomie 12 i 13 stycznia para prezydencka przebywała w Korszach. Tam również odbywa się spotkanie. Z jednej strony cud, że udało się wywieźć Krzyśka gdzieś za Belweder i Białystok. Z drugiej strony zabrakło mikrofonu, megafonu czy czegokolwiek, co sprawiłoby, że Konon i jego głos byłby słyszalny na całą salę. Na nagraniu ledwo idzie zrozumieć, co mówi. Duża część publiki była mało zainteresowana tym, co się dzieje, gadali, szemrali i cisnęli bekę, co potęgowało problemy z nagłośnieniem i spotkanie, no, wyszło jak wyszło. Prosimy o ciszę. Pamięcie, nie nagrywam. Cicho, Manik. Nie, ja zrobię. Panowie po powrocie zastali niemiłą niespodziankę w Belwederze. Tak to już jest. Słynne powiedzenie, że zdjęcia z wakacji wrzuca się po powrocie, żeby złodzieje nie wiedzieli, że nie ma cię w domu, jest tu idealnie pasujące. I szanowne państwo, kochani moi, powiem dla was, że jak wróciłem do domu, to szyby powybijali. Zostałem, że szyby powybijane. Oto proszę bardzo, idę z kamerą. Proszę bardzo, nagrywam, całkowicie dziury są, na wylot. Szanowni państwo, kochani moi, jedna, druga szyba, podwójna, poleciała. 14 stycznia. Konon publikuje nagranie z ukrytej kamery, na którym domaga się od Fiodora pieniędzy za Lighta, który był, no, dosłownie parę dni temu, więc no, nie bardzo miały jeszcze szanse nawet spłynąć na konto. 15 stycznia. Major wzywa,
do ujawnienia sprawców wybicia szyb i pokazuje wstawianie nowych. Żeby ktoś marsz, tak? To chcieliście, żebyśmy sobie my zamarzli tutaj, bo zima jest i mrozy. Ma, ja słyszałem, że jest, bo czytałem w komentarzach, że po prostu ktoś wychylił się, że on to zrobił. Jeśli macie jakieś takie informacje, to proszę o wysłanie na maila. I okna. Będzie wyjmował, a dałem resztę do łoży, dałem 50 zł, bo 110 zł, dwie szyby. I wczoraj, bo tak 10 zł taniej. To już wszystko na dziś, dziękuję za wytrwanie do końca i pozdrawiam. Szef sztabu. I kto mnie po prostu z tych korsz, co my byliśmy, po prostu, bo była karta pamięci była załadowana. Ktoś ma te filmy, które nagrywał tam, to bym prosił o przysłanie na maila, a jak nie, to na płytkę, bo z płytki można po prostu w komputerze można po prostu to nagrać na swój kanał, bo chciałbym mieć te filmy na swoim kanale.